gramy w Gothica, robimy to, co umiemy i to, co kochamy robić, czyli grać. Dobra, lecimy do obozu Bractwa, ale musimy pogadać z Mordragiem, zobaczyć, co się tu ogólnie dzieje. Napierdolimy dzisiaj ryżowemu księciu, Lewusowi i każdemu, kto nam stanie na drodze. Co się dzieje na bagnach? Mordragowi, dobra, pomoże mu zbiory bagiennego ziela, sprzedane, zapomniane i tak dalej. Szopa, Ulberta, to mamy zrobione, ale to była misja z kopalni. No i później się pokażemy jeszcze w starym obozie, zobaczymy co i jak. Nowi wyznawcy, to też tam była misja. Dobra, mamy wszystko ładnie porobione. Topielec był ubity na poprzedniej na poprzednim odcinku, chciałem powiedzieć transmisji, ale jest to emitowane, ale w formie zapisu, więc wam się wyświetla, że jest na żywo, a jest przesłany plik. Na żywo będą inne gry, a może Gothic 2, jak wszystko dobrze pójdzie. Ludzie zawsze gadają. Mamy tutaj parę rzeczy, parę jakichś fajnych lepiej się do tego nie mieszać. Roślinek, pazurów, ale idziemy pogadać z Mordragiem. Zobaczymy, co jeszcze powie nigdy nie zmieni. Nasz handlarz poprzedni, z poprzedniego odcinka. Kto był, kto oglądał, to witaj, przyjaciel. To nie było zbyt witaj. Mądre. Co ma? Nie, Balor? To się już więcej nie powtórzy. To jest kwestia nieważna. Pogadajmy jeszcze z kaczmarzem. Może nam jakoś przywita. Na to, co mówisz przy owcy. Witaj. No przywitał, ale tylko słowem. Lepiej się to do się tego chyba nie witaj. Skończy. Siema. Co my tu mamy? Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Mamy stary rozdział. Więc tak długo. Trzeba ten drugi rozdział zaczynać jak najszybciej. Lares powiedział, że mam ci pomóc w tej sprawie. Widzisz? Wiedziałem, że nie będę musiał sam się z tym męczyć. Chcesz, żebym zajął się tym w pojedynkę? Na pewno jakoś sobie poradzisz. Słuchaj, musisz koniecznie wywęszyć, co się kryje za tą całą historią z przywołaniem. Wiem, że te świry z sekty przygotowują się do wielkiego przywołania i choć sam nie wierzę w śniącego, powiem ci jedno. Musisz uważać na to. Guru dysponują potężną magią. Dlatego tak uważnie musimy im patrzeć na palce. Zawsze. Nadążasz? Teraz w jego skórze. Jasne. Więc zobaczę, co da się zrobić. Zobaczę, co się da zrobić. Mam jak tylko dowiesz się czegoś o ich zamiarach, zgłoś się do mnie. Jasno, gdzie się zgłoszę, mistrzu Mordragu, który mnie tutaj przyciągłeś do obozu. Więc mamy trochę już jakiś wpis w dzienniku. Zobaczymy, co te świry faktycznie tam robią. Czy będzie to przywołanie śniącego, czy nie. Czy będzie hasło śniący zbudź się, czy nie. Będzie parę rolek z poprzedniego live'a, więc zobaczycie, co tam się działo. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Pogadamy jeszcze z Balem. Pokaż mi, proszę. Ma to samo, ale może coś mu sprzedamy. To nie mój problem. Kły mamy, dobra, sprzedajmy mu trochę kłów. Lepiej się do tego nie mieszać. Skóra wilka, może jedną sztukę mu sprzedajmy. Mam już dość tej paplaniny. Dobra, pozbyjmy się tego. I bierzemy rudę. Ruda do rudy, bryłka do bryłki i mamy kasiorę. To się chyba nigdy nie skończy. Będziemy się przespać tam do obozu. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. I lecimy na pełnej do obozu Bractwa. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Co tam będzie? Może jeszcze zahaczymy o stary obóz, wyjdziemy na arenę. Jako już najemnicy, szkodnicy. I wtedy będzie sporo lepiej. Może jakiś hajs dodatkowy, jakaś tam, jakiś expik, więc będzie lepszy level. A do levela też niedużo brakuje. A siódmy level w pierwszym rozdziale, może nawet większy będzie, dziesiąty w pierwszym rozdziale. To naprawdę wydaje mi się niezły wynik. A jeszcze mamy mapę niewyczyszczoną. Więc myślę, że dzisiaj będzie się sporo dziać. Ale najpierw do łóżka. Zobaczmy. Nowy poranek. Oby nie deszczowy. Ale chyba nie. Dobrze jest. Lecimy. Mamy maczugę, powiedzmy, przy boku. Która ma większe obrażenia i które fajnie już atakuje. Zobaczmy sobie jeszcze na 25 obrażeń. Więc myślę, że teraz chyba damy sobie rady.
Ale kto wie, jest dwójka, może nawet trójka. Zapiszmy sobie przed tym i lecimy na pełnej, po prostu ubijamy na kotleta, że tak powiem. Nowy sejwik, jak to nowy odcinek, to nowy sejwik i lecimy. Gdzie jest Levus? Hej ty, masz ogromne szczęście. Postanowiłem dać ci drugą szansę, ale tym razem postaraj się tego nie spartaczyć. Idź do ryż... No właśnie, nie zamierzam iść do niego i masz problem z tym, bo biorę twój łuk, a on ma łuk chyba dużo lepszy. Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wo... Czyżby? Chyba muszę ci... No pokaż, że to jest szefem. Kurde, ale... Słabe przedstawienie! Dobra. Facet potykał się o własne nogi! Należało mu się! O ty, kurwa, łysy. Dobra, wczytujemy i rozpierdzielamy ten obóz. Czytujemy gierę. Zaskoczył mnie, myślałem, że chce pogadać czy coś, że co robię za bałagan w obozie, a on po prostu mnie zaatakował. Hej, masz, ale... Dobra, przewiniemy kwestię. Witaj. Od tej pory moczysz, chyba... Dobrze siadło, tam takie fajne kompo nam wyszło. Zobacz! Kurwa, teraz jest chyba gorzej. Facet ma już dość! Schowaj, bo... Zobaczymy, kto pierwszy trafi do pier... Na moich czasów pięknie, walczono dobra. Jak zapiszmy należy. Zapiszmy sobie, bo tak wyszło na spontanie. Zapiszmy sobie może na dziewiątce. I weźmiemy... Trzeba wziąć wszystkie rzeczy, jakie mają, żebym zdążył w ogóle ten Levus. Kurde, jak nie, to go ubiję jeszcze raz. Co ten strażnik chce? Ja chcę ten łuk. Jasna cholera. Dobra, biję go jeszcze raz. Facet, zobaczymy, kto pierwszy trafi do piachu. Chcę ten łuk zdecydowanie wziąć, a mu się nie należy taki łuk. Może tego dziada jeszcze nawalimy. Jeszcze tego pożar... W ogóle wlazłbym tutaj. Hej, ty! Masz szczęście. Już miałem wyklepać ci buźkę. Dobra. Mamy dużo nowych itemów. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Zobaczmy. A coś wziąłeś? Witaj. Spuściłeś mi niezłe baty. No. Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? No właśnie. Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. No i super, dodatkowy exp. Nie byli tacy trudni, wbrew pozorom. Zapisujemy już na naszym save'ie. Pogadajmy raz jeszcze. Witaj, przyjacielu. Pokonałeś mnie w pięknym stylu, stary. Ale walka już... skończona. Dokładnie, no. Do słabych to tak, ale już do zaawansowanych. A mamy jakiś pierścień. Pierścień życia. Pięknie. Bonus HP. O, lepszą mamy maczugę. Powiedzmy. O, jedno obrażenie. Trochę śmiech na sali. Ale lepiej wygląda. Berło. Broń dwuręczna. Też słaby oręż. Ale łuk. Tutaj łuk będzie chyba zdecydowanie lepszy. Tak, długi łuk. Oj tak, teraz się będzie działo. Zajebiście. Tylko dobić level, nauczyć się łuków, bo chyba mamy na zerowym poziomie. A nie, mamy adepta. Więc może mistrza zrobimy łuków. I będzie dobrze. Może coś weźmiemy na ząb. Zróbmy tak. Co tutaj daje dużo życia? No, smażone mięso trochę daje więcej. Ale tego mam mało. Mamy chyba dużo ziół uzdrawiających. Też nie aż tyle, jak myślałem. Ale tutaj tych mamy więcej. Więc jemy i zawijamy do obozu bractwa jak najszybciej. Bo tam będzie się pewnie działo, będzie postęp fabularny, może będzie drugi rozdział, więc będą nowe przedmioty, przypuszczam, w sklepach, nowe misje. Zatem będzie się dużo więcej działo. Zapisujemy jeszcze po tym jedzeniu, po tym wszystkim. Jeszcze z Horacy możemy pogadać, bo może nam będzie gratulował w końcu. On przyłożył się do tego, mamy 5 więcej siły dzięki niemu. Więc zobaczymy faktycznie, co powie na ten temat, że księciu dostał po głowie. Spróbujmy wskoczyć, udało się, bo myślałem, że będzie źle. Horacy. Witaj! Dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie. Ok,
Okej. Okay. Nie ma takiej kwestii. Szkoda, no bo dostał w łeb przy wszystkich i myślałem, że będzie to duma i honor. A niestety nie ma tych gratulacji. Idziemy dalej i tak jak wspomniałem, pójdziemy do obozu bractwa. Zobaczymy, co oni tam knują. A przy okazji po drodze do bractwa. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Ubijemy może parę potworów. Pójdziemy sobie tą plażą może dolną teraz, bo tam były chyba jeszcze jakieś stwory. Albo jeszcze boczną z tej strony. Ale chyba pójdziemy tak jak idzie most. Dołem przejdziemy, zabijemy, co tam wszystko się rusza, żeby było więcej expa. Dobra, spadł. Muszę zapisywać w podróży częściej, bo jak się zatnę, a będzie trzeba nawdrabiać, to nie jest przyjemne. Dobra, lecimy dalej. Tam jest ta plaża. Tam były chyba jeszcze jakieś potwory. O, gobliny. To jakieś takie lepsze chyba, ale mamy łuk. Przetestujmy łuk. Mam nadzieję, że nas strzała. Spróbujmy. Na razie nie mogę trafić. Prawie na hita. No zajebiście. 120 expa na dwa ciosy. Myślę, że ubijemy naprawdę sporo na tych łukach. No ciekawe są te łuki, naprawdę powiem. Aż jestem pod wrażeniem. Leci goblin? O kurde, leci cała chmara goblinu. Ło! Jak spadł jeden, drugi. Co się stało z goblinami? Dobra, mamy to. No, pojedynkę na miecz byłoby ciężko. Ale łuk nas uratował. Mają gobliny coś w środku w ogóle? W tej części chyba nie mają. A w drugiej części gotika jakieś złoto, jakaś rybka. A tutaj tylko pusto. Mamy jaszczury przy okazji, też ubijemy. Myślę, że zapiszmy, bo trochę expa wpadło, dużo. O, zaraz będzie level, zajebiście. Jaszczury, wbijamy. One pójdą chyba na hita, a jednak nie. Nie mają drugie pancerz. W sumie naturalnie tak powinno to być, że u jaszczur ma pancerz mocniejszy. Ale dobrze trafią, pierwszy poziom adept. A naprawdę to działa, tylko nie wiem, czy ten poziom pierwszy adept to nie jest taki 50%. Jak w gotiku tam dwa powiedzmy, a druga część to jest już 100%. Nie pamiętam, zobaczymy w trakcie. Pogrzebacz, jakaś nowa broń, napój. Ale skromnie, drewniana łyżka, po co nam to? Kucharza te gobliny zabiły, czy co? No nawet nie jest lepsza ta broń. Więc to taki drop, taki na zachętę był. Patrzymy dalej. Topielec. Topielca zwykłego chyba nie zabijałem też. Więc sobie sprawdźmy, czy tak faktycznie jest. O, topielec silny. Silna sztuka. To chyba trzeba maczugę. Ale nie mógł trafić na szczęście, więc trzeba kupić zapas strzał jeszcze. Bo chyba mamy mało. A będą używane 60. Trzeba kupić dużo strzał albo znaleźć i zabijać, polować. Zabijać to takie złe określenie, a polować już ładniej brzmi, chociaż też nie jest teraz na fali to słowo. Topielec. No spróbujmy zrobić to ponownie. Ale czy nam wyjdzie? Się okaże. Zobaczymy w starym obozie, co będzie. Będzie problem. W związku z tym, że jesteśmy szkodnikami. Czy będzie zerowa reakcja? Zobaczymy. Zioła uzdrawiające, dużo życia dają. Jeszcze ta arena. Prawie zapomniałem. Zróbmy ją. Aby faktycznie było więcej expa. Ale płynę szybko, chyba z prądem. Kawalorn. Co miał kawalorn jeszcze? Nie wiem, czy skradanie nie można się nauczyć u kawalorna. Ile mamy zręczności? 25. Siły 27. Zobaczmy jeszcze, czy ktoś ma w ogóle strzały w tym mieście do kupienia, jak tam wejdziemy. Ale mamy jeszcze krwioplice. Całkiem pokaźne stado. Ale z brzegu chyba nie doleci.
Więc może ubijemy, bo skrzydła są drogie. To się nam przyda. Podejdźmy sobie. Ostatnio było mało polowania, byłem słaby. A teraz już naprawdę mamy mocny pancerz. Jak na początek. Plus oręż, łuk. Łuk jest zajebisty. Może taki będzie tytuł. Zobaczymy. Na hita? Na dwa. Dobra, ubita. Jeszcze tak. No i biegnie. A biły nas na dwa hity chyba. A teraz jak uderzyła, to chyba nic nie wzięła nawet. Znowu pada. Zapomniałem znowu to wyłączyć. Czy przyjdzie taki dzień, że to zrobię? Napiszcie w komentarzach. Dobra, lećmy dalej. I zobaczmy. Co będzie w obozie. Tam uderzymy w Kimę ewentualnie. Bo w tę pogodę naprawdę źle widać. Ciekawe co powie Diego. Czy będzie jakaś reakcja, że jesteśmy w nowym obozie. W tej chyba będzie. Czekaj. Ale kto to wie? Ciekawe, czy handlarze nas... Nie powinien. Czekaj, nie chciałbym lepiej się Diego. Nie pakować. Co, nie ma żadnego. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Zero reakcji, więc... Trzymaj się. Szkoda, myślałem, że będzie jakaś kwestia dialogowa. Ale nie ma, jak nie ma, to nie ma. Pewnie masz rację. Do rana. I lecimy dalej. Na arenę. W tej historii musi być tylko zachowaj to dla siebie. Stój! Co się dzieje? Nie wolno ci wejść! Dobra, nie wchodzę tam, spokojnie. Tylko sobie przeskoczyłem. Snafu, dawaj potrawkę. Daj nam ją. Powiedz. No i super, że dotrzymujesz słowa. Rączka. Co nas mógł jeszcze nauczyć? Czy w ogóle nas nauczy teraz? Zobaczymy. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od... Okej, okay, zamki. To mam zamki, mam pierwszy poziom, czy ja nie mam? Czemu mam tą umiejętność? To jest chyba zbugowane, ja mam wersję steamową. Trzeba uważać, ale kradzież poziom pierwsza, to mnie ciekawi. Mam nadzieję, że to nie jest jako otwieranie zamków. Chciałbym... Nie ma o czym mówić. Nie... Niektórzy nigdy się... Aha, muszę się nauczyć skradać. No dobra. Chciałbym... Myślę, ale jeśli chodzi o skradanie się... No, niestety skradaniem kawalorna, więc mamy kwitek. No ale trudno, jeszcze tu był Fletcher ogólnie, o którym nam wspominał. A z nim nie gadaliśmy, tu jest jeszcze chyba Kowal. W dzisiejszych czasach na nie... Nie byłem w tej części obozu jeszcze od początku gry. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień! Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! Dlaczego? Nie, gdzie jesteś? Być w jego skórze. Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. Myślałem, że to się skończyło już. Dobra, jak ci się z tobą rozmawiał? To jakim cudem z tobą rozmawiam? Neg gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Nie powinieneś. Dobra, gdzie jest Neg? Neg to była ta postać zabita, ale to pytamy, bo... Może będzie jakiś quest. Wiesz, gdzie się podziewa Neg? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom, ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. A skądże? Na pewno doceniają twoją pracę. Wierzyć we wszystko. Lepiej się do tego nie mieszać. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Neg zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Wierzyć we wszystko. Okay, chodzi o Neka. Dobra, możemy mu przekazać informację. Zobaczymy jego reakcję, że nie żyje. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Bęcwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. No właśnie.
Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. Zawsze czekaj, to lepiej się w nic nie pokoje. Ja za ciebie nie zapłacę. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Musisz uważać na to. To by był skandal. To nie było zbyt mocne. Huno. Siema, Huno. Pogadaj z nami. Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt kiedyś nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Chętnie spróbowałbym siły jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. Jakie w ogóle miecze można kuć? W Gothiku 1. Czy da się to w ogóle zrobić? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jak stoisz z pracą, kowalu? A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę, będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi głowy. Dobra. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. No pytamy, jesteśmy nowymi z kolonii, musimy wiedzieć wszystko. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. No, tutaj mamy parę stali i to tak się dalej. Chyba nigdy nie wiem, muszę poczytać sobie, jak to było z Gothikiem 1 w kwestii kowalstwa. Fajna animacja była, podrzucenia jabłka. Dlaczego zawsze nie wiem, czy taka zawsze była. Idziemy dalej. Miałem iść na arenę jeszcze, a już prawie przyszedłem obok. Skati. Nie wiem, czy mogę zaatakować teraz na arenie, bo w sumie to nie jest takie dla mnie już. Jeśli myślisz, że... Ale chyba mogę zawalczyć sobie. A myślę, że tych panów rozwalimy lekko. Był czas. Dawaj, skaki. Chciałbym przecież teraz najbliższa... A dobra, w ten sposób nie mogę tego zrobić, ale pogadamy bezpośrednio. Kirgo, dawaj. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś dobry? Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Dobra, dawaj. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Ludzie zawsze. Można pić piwo teraz? Niektórzy nigdy się nie. Dobra, ja wolę expa jednak. Nie, chcę się bić. Natychmiast. W takim razie możemy zaczynać, jak tylko będziesz gotów. To dawaj. Chcę z tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. No dobra, no jestem ciekawy, czy damy radę. Chyba damy radę, mamy zbroję, mamy wszystko. Zobaczymy, staniemy w dystansie. Dobra, Dobra, ale bije. Wow, wow, wow. Jest taki łatwy. Ale szybko miotamy tu. To ma czuło, dobre to jest. Walka wygląda efektownie. Najmniej nie jest krótka. Tylko zachowaj to. Dobra, mamy to. Inni nie można zabierać rzeczy z areny? Można.
kiedyś. 10 bylek rudy, jabłko. No fajnie, a Skati da nam coś za to? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Walczyłem z Kirgo. Walczyłem z Kirgo. I pokonałeś go. Całkiem nieźle jak na takiego żółtodzioba. Jestem pod wrażeniem. No i super. Jeszcze pożałujesz! Pogadajmy. No, spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. No rusz się! Chcę prze... Mamy to za sobą. I teraz trzeba się uleczyć. Może miksturka? Albo może jeszcze nie. Szkoda tych mikstur. No rusz się! Chcę przejść! Dlaczego chcesz przejść tam, gdzie zawsze stoję? Głuchy jesteś? Czy szukasz kłopotu? Coś ty. Dopiero co leżałeś na arenie. Co za ludzie. Dobra, Gorchanis. Może z nim teraz, albo z najemnikiem. Nie wiem, który jest lepszy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Znowu takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. No zobaczymy. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze? Lepiej się do tego nie mieszać. No co chciałem powiedzieć coś o twoich ramionach. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! No to dawaj, zapraszam. Będzie ciekawa bitka, zapiszmy sobie na 9. Spokojnie. Dobra, podejdę. Wygrałeś. Ból. Ajajaj, ta walka będzie ciężka. Chyba lepiej nawet jej nie zaczynać. Ale nas rozwalił. Chcesz mnie zaatakować? No tak, chcę cię zaatakować. Ma mistrza broni. Mądrala. Ale nie chciałbym być w jego skórze. Prawda jest taki mocny? Ból, to tylko... Prawda taki mocny przeciwnik na początku areny? Się nie nauczył. Dobra, no na razie to zostawmy w takim razie. Kirgo jest zabity? Chyba tak. Czas gry nie ogarniał troszkę tego, ale dobra. Pewnie masz rację. Nie chciałbym teraz być w jego. A Gorchanis, skórę? Może jego rozwalimy jeszcze? Co za gówno. Co tu robisz? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. To nie było zbyt mądre. Dobra. Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. A mogę cię wyzwać na pojedynek? Kim jest śniący? W naszym obozie powiem ci tylko tyle. Śniący będzie naszym zbawicielem. Chcesz przez to powiedzieć, że czekacie, aż wasz Bóg zwróci wam wolność? Tak. Nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. O, to nam się przyda akurat do misji, więc może popytajmy go o to. Na czym polega rytuał, który planujecie? Nasi prorocy przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. Dobra, udajmy się do obozu, zróbmy tak. Arenę zostawimy sobie na inny odcinek jeszcze. Ale Kirgo rozwalony. Lećmy jeszcze może tutaj do handlarza po drodze. Dusty jest załatwione, więc albo dobra, od razu do obozu. Pójdźmy w tym deszczu. Jak już jest, to niech popada. Zawsze go przewijam. Więc idźmy i zobaczmy, co tutaj jeszcze nas
zaatakuje. Przejdźmy sobie może lasem. Nawet lekko, chociaż tam były cienne stwory. Zobaczymy jeszcze. Albo pójdziemy linią brzegu, a później gdzieś skręcimy. Ciekawe jak się rozpocznie ten quest, bo tego nie pamiętam, czy to będzie raz, dwa i przyzwanie, czy będzie jakaś misja od razu. Coś tam chyba będzie, to nie będzie takie raz, dwa i z powrotem do obozu. Nie wiem, czy będzie drugi rozdział, może już będzie drugi rozdział. Zobaczymy, jestem tego akurat ciekawy. Chciałbym drugi rozdział, żeby mieć już lepsze itemy. No i fabuła idzie do przodu, bo na razie tkwimy od 6 odcinków, a teraz w sumie nawet 7 w pierwszym rozdziale. A tego będzie sporo. Lećmy sobie już prosto do tego obozu. Nie wiem, kto nam powie. Lester może o tym coś rozwinie, a może już wejdziemy i będzie od razu jakieś przyzwanie. Za cholerę nie pamiętam tego drugiego rozdziału. Nawet trzeciego nie pamiętam za bardzo, co się robi. Więc warto sobie odświeżyć Gothica. Kowalstwa też nawet nie ogarniam. Więc jak macie jakieś opisy, możecie dawać znać. Czy to kowalstwo polega w Gothicu 1 na kuciu jednego miecza, czy w ogóle się da to kuć? Widzimy już światło z obozu, więc jesteśmy bliżej, coraz bliżej. Wchodzimy główną bramą. Zobaczymy, czy ktoś nam powie coś jeszcze o tym przyzwaniu. Zawsze to... Co słychać w obozie? Wszystko w porządku. Możesz śmiało wejść do środka. Zawsze to samo. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pójdźmy sobie do Lestera, który też chyba wie dużo. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Dobra, robi się ciekawie. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Dobra, czyli nas puszczą do... Niech mistrza. O, i mamy drugi rozdział. Pięknie, gniazdo. I zobaczymy, czy pełzacze faktycznie w tym gnieździe będą. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Idźmy sobie od razu do mistrza guru. To się guru, chyba nigdy nie zdarzyło. W dzisiejszych czasach na nikim nie A można polegać. Jest jeszcze chyba ten kolega Dustiego. Zobaczmy, co on powie. Melvin, dokładnie. Lepiej ma kwestie dialogowe, nie wiem dlaczego. Fortuno tam też jest. Może Fortuno będzie miał jakieś nowe towary od razu w sklepie. Ale fajnie, drugi rozdział wleciał, więc mamy już tytuł, powiedzmy. Drugi rozdział. Gniazdo pełzaczy. Czyli w tej części chyba, w tym rozdziale faktycznie trzeba iść na to gniazdo. Z takim jakimś punktem ciężko to widzę, ale... Zobaczymy, no może coś kupimy po drodze, jakąś zbroję lepszą. Przyszedł, proszę bardzo. Już więcej nie powtórzę. Chcę coś kupić. Czego szuk? Ma coś nowego? Nie ma nic nowego. Ale idziemy do Iberiona. Ludzie zawsze gadają. Który jest w świątyni. Ciekawe, czy nas puszczą tak od razu, bo ciężko to widzę. Jeszcze jesteśmy z nowego obozu. Nie można polegać. Może nie do końca. Wierzyć we wszystko. O czymś innym. Strażnicy już czekają. Idziemy normalnie, nie skokiem. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Lester nam powiedział. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera. Można mu zaufać. Możesz przejść. Dobra, myślę, że tutaj możemy się rozejrzeć po komnatach. Jesteśmy... szkodnikami, nie zapominajmy naszego fachu. Myślę, że im więcej złota, tym lepsza reputacja w obozie. Więcej bryłek, bo złoto to jeszcze nie ta edycja. Iberion chyba tam siedzi, wachlowany.
Nie mam skradania, więc może być ciężko z tym. Muszę się nauczyć tego jak najszybciej. Iberion, siema. Witaj, mistrzu Iberionie. Ach. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dobra, a gdzie on jest? Co to za kamień? Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Dobra, a gdzie on jest w ogóle? Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Dobra, przyniosę ten kamień. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Dobra. I zobaczmy sobie na mapę. Mapa Iberiona. Dobra, jest to wiadome, nawet narysowane tak pokracznie. No ale wiemy, o co chodzi. Mamy skrzynię. Spróbujemy ją otworzyć. Czy nie będzie problemu? Zapisywanie. Wchodzimy. Niestety nie tak. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. O, tu ta skrzynia. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo. Dobra, mamy. Cholernie trudna skrzynia, ale mamy trochę dropu. Zobaczmy jeszcze na te boczne komnaty. Mikstury, fajnie. Nie używamy, co prawda. Co ja tu zrobiłem? Mapę tam wsadziłem. Co się stało? Coś się zbugowało przez chwilę. Ale fajnie wygląda mapa w ręce. Pulpit. Nie możemy go przeczytać. Idziemy na prawo. Natalia. Nawet nie wiedziałem, że... Nie wiem, czy ona nie pilnuje tych komnat, chociaż... Czy to jest jej sprawa, że otwieram tutaj skrzynię? Chyba nie. Lewo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Ajajaj. Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo. Ta była łatwiejsza, a podobny drop. Kolejne bagienne ziele, które sprzedamy. Jeszcze jeden pokój został. Można z nim pogadać. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Tutaj chyba będzie ciężej. Bo patrzy, siedzi w rogu. Chociaż jak nie chce z nami rozmawiać, to nie rozmawiaj z nami, nie patrz nawet. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Ajajaj, prawo, lewo. Prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, prawo. Dobra. Podaję też te nazwy kierunku wytrychu, bo czasem może się komuś przydać. A ta skrzynia była łatwa. A przy okazji sobie ja zapamiętuję przebieg otwierania. Dobra, idziemy na wzgórze, szukamy kamienia, bo to jest ważna misja dla rozdziału gry. Więc wracamy od razu. Zobaczmy sobie jeszcze obóz z tej... O, jest dzień i jest i nie pada, o dziwo. A bardzo ładnie wygląda ten obóz, jak nie pada.
Może nie już nie będzie ci się wszystko. Padać. Lepiej się do tego nie mieszać. Idziemy dalej. Bryłek. Ile mamy bryłek rudy? Czekaj, lepiej się w nic tak nie pakować. Niektórzy nigdy się nie nauczą. No, sporo. To nie mój problem. Naprawdę sporo. Będziemy mieli zapas jeszcze większy. Myślałem, że to się skończyło. Zapewne masz rację. Kupimy sobie może zbroję lepszą na szkodniku, aby mieć lepszy pancerz. Zapewne masz rację. To samo. Po tamtej stronie wzgórza nie byłem. Jeszcze pogadajmy z Lesterem, może coś powie o tym kamieniu. Niech nie ma. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Więc śmigamy od razu na zbocze. Zobaczmy, czy będzie tam jakiś exp. I o co chodzi z Nyrasem, czy on zebrał ten kamień, czy nie. Więc trochę się nałazimy w tym odcinku przy okazji, ale też zrobimy tą misję fabularną, która nie pamiętam, czy była długa, czy nie. O, chyba się zrespiły potwory, więc atakujmy. Dobra, ścierwojazd zabity. Bardzo fajnie, że mamy nowe stwory. Zabijmy krwioplicę. Prawie wszedłem na drzewo. Ubijmy ją. Dobra. Mamy. Łuki są super, naprawdę. Jest to dobre rozwiązanie. Mamy jaszczura. Zabijamy również. Trzeci chyba. Dobra, ubity. Mamy to. Ciekawe, na ile padnie wilk. A łuk ten jest słaby dosyć, bo ma 40 obrażeń, a co dopiero taki łuk ze setką obrażeń. Chyba będzie składał na hita. Zobaczymy zresztą. Po tej stronie nie byłem, więc może się rozejrzę. Tam jest cieniosłup, czy tam są wilki? To jest grupa wilków. Zaatakujmy, będą skóry, jak nam się uda to zrobić. Przeżyjemy to w ogóle, ale chyba wilki nie są takie trudne. Nie wiem, jaka ilość wilków. Tu są chyba trzy. Wejdźmy sobie na kamień. No i chyba się zbugowałem. No. Bezimienny driver. O! O, sporo wilków. Chyba będzie kłopot. Kłopot będzie. Spora watacha. Naprawdę te watachy w tej części są ogromne. Ale wejdźmy sobie na ten kamień jakoś z drugiej strony czy coś, bo to jakieś nieporozumienie było. Albo po prostu zabijmy te wilki pojedynczo. Jak do nas lecą po prostu i tyle. Wejdźmy tu. Już jakiś za ścianę do nas warczy. Do nas czy do ścierwojada? Dobra, lećmy na plecy tym wilkom. Naprawdę, cała watacha leci. One są na dwa hity, tylko trzeba dobrze zacząć je atakować. Jak wskoczą w grupie, to od razu widać, że mają przewagę. Ale zróbmy to jakoś między drzewami czy coś. To są w ogóle ścierwojady też. Praw sobie bezimienny, co ty nie możesz. Na trzy hity chyba jest. A już lecą kolejne trzy. A nie damy rady, na duża batalia. Ale były blaki. Wow. Naprawdę było to trudne. Czytajmy, lećmy sobie tam do Nyrasa po kamień. No ciężko akurat. Zobaczmy sobie. Może tutaj będzie mniejsza watacha, albo może jakieś inne stworzenia. Może jakieś ścierwojady chociaż. O, i powiedziałem, i mam. Zabijmy go. Na dwa hity. Trzeba zrobić łuk na 100%. I zręczności dużo. I będziemy zabijać naprawdę efektownie. Jakieś jaskinie. Tu mamy roślinę. Roślinki zbierajmy, to zawsze jest coś dobrego. Ścierwojady, duża grupa. Was dwóch rozdziałów. To mamy. Zabijamy teraz. Ścierwojady, to jest grupa. A, dwóch naraz zabiłem? Pierwszy raz coś takiego zauważyłem w Gothicu. Ciekawe, muszę to sobie zobaczyć na filmie.
Ale chyba dwa naraz zapiłem. Ciekawe. Piekielniki, gorzki chleb. Jednak. Ciekawe, czy jak zeskoczymy później stąd jakoś do wody, czy się uda, żeby tego czasu tak nie marnować. A tutaj co mamy po tej stronie? Są tu jakieś rośliny choćby? Chyba nic tu nie ma za bardzo. Totalnie nic. To jest ten Gothic 1 właśnie. Ta przestrzeń nie zawsze jest zapełniona. Serafisy. Twardzień. Dużo roślin ogólnie. Więc fajnie, że mamy co zbierać. I tam już widać chyba koniec tego brzegu, tak jak powiedział Iberion. Twardzień. Nie wiem, co daje tam ta roślina, ale zbierajmy. Mamy teraz stylowy plecak, stylową torbę mamy. Prędzej torbę. Zejdźmy sobie tutaj jeszcze. Mamy kamień i chyba stoi Nyras. Jeszcze Serafisa. Mamy to. Ile expa nam brakuje do kolejnego levela? Dosyć sporo, ale nadrobimy może, powiedzmy, walką z przeciwnikami, z potworami. Chyba skoczymy sobie później do wody i przypłyniemy od strony morza. Zapisujemy, może być ciekawie. I gadajmy. Chyba... Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Jak tu precz? Dawaj ten kamień. Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Giń! Coś mu się pojebało. Żeby go dobijać, zabijam. Nie da się zdobić martwego. Naprawdę? A mieczem? Popatrzcie na te szczegóły w Gothiku 1. Naprawdę fajnie to wygląda. Stalowy język to chyba coś mocniejszego. Mamy kamień z klifu. Coś tutaj ewidentnie jest nie tak z tymi sekciarzami. Za bardzo się wczuwają w te przygody z Bogiem. To mamy obóz. Zeskoczymy sobie do wody, jak damy radę, ale ta buława mnie ciekawi. O, tutaj jeszcze mocniejsza, więc myślę, że na tej już poczujemy różnicę obrażeń. A zawsze mieć przy pasie coś. A, tutaj chyba nie da rady, chociaż może tam. Tu jest brzeg, a tak to spadniemy na głowę do trawy i będzie kłopot. Ale może tutaj jakoś bokiem. Tam mamy jakąś fortecę. Tam chyba kolejną. Gdzie jest woda? Całkowicie woda, sama woda. Chyba damy radę. Dobra. O kurde. Okej, okay. Udało się. Nie mam myszki. Co to się stało? Bezimienny coś ty zrobił. Serio muszę wczytać? Masakra. Dobra, zaoszczędziłem wam trochę czasu, bo to co tam się działo na brzegu tej linii, dwa razy surfowałem, dwa razy spadłem, zginąłem, raz przed samym wejściem do świątyni spadłem w drzewo i wyleciałem w kosmos, więc no, macie skrót. Oddajmy ten kamień. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Dobra, jasne. A jeszcze Nyras. Posrało mu się w głowie. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji
i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Dobra, a jakaś nagroda? Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. O, amulet. Amuletu chyba jeszcze nie mieliśmy. Więc zobaczmy. Ochrona przed ogniem. Bardzo fajny amulet. Bo kto wie, kto nam uderzy z ognia. Zatem lećmy do Kaloma. Zobaczmy, co powie. Zapiszmy. Bo te skoki z tej wieży mi się mało podobają. I zobaczmy jeszcze, co Kalom powie, czy nas wyśle gdzieś, czy odbierze po prostu ten kamień, będzie wszystko. Przywołanie, zbudzenie śniącego. Nie pamiętam. Tu mamy drabinę, więc wskoczmy. Zobaczmy, czy ta drabina działa, czy nie jest zbugowana, jak co drugi element w Gothicu 1. Dobra. I prosto do Kaloma. Witaj. Czego chcesz? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie. Wydzieliny? Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Wiem, widziałem. Tak. To świetnie. Ale dobra, mów dalej. Mów dalej. Cóż... Jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze! Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Ale co takiego? Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Dobra, czyli mamy się wpakować do gniazda pełzaczy prosto? No, może być ciekawie. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Mam już dość. Dobra. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże. Dobra, no to wszystko wiemy. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Co do porcji ziela, tego chyba nie klikamy. Tego nie mieszać. Bo to był kłopot chyba z tą misją wtedy, co zabraliśmy te rzeczy. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak, 50 bryłek rudy chyba wystarczy. No, lepszy ryc niż nic, jak to mówią.
Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. Dobra, wszystko jasne. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Więc zobaczmy sobie na questy. Bo chyba cel to stara kopalnia. Dokładnie. Trzeba znaleźć coś więcej. Nie wiem, czy można jeszcze jakieś szczegóły się dowiedzieć. To zobaczymy jeszcze w drodze. Ale cel to stara kopalnia. Zaginiony strażnik ogólnie. To jest chyba misja Oneku jeszcze. Nie wiem, dlaczego ona dalej jest niezakończona. Muszę poczytać jeszcze o tym. Może będziecie wiedzieli, to piszcie w komentarzach. Zatem myślę, że na dzisiaj sobie zakończymy. Dzisiaj będzie nieco krótszy odcinek, ale kto wie. A następnie w kolejnym odcinku uderzymy już na Gniazdo Pełzaczy. I tam będzie rozlew krwi. I tam zapewne będzie się działo sporo, sporo więcej. Będzie sporo walki. Chyba damy radę. Mamy nowy oręż. Więc powinno pójść gładko. Dzięki za uwagę. Możecie napisać w komentarzach, jak to jest z kowalstwem w Gothiku 1 przy okazji. A na pewno będę wiedział coś nowego, bo akurat o tym nie wiem praktycznie nic. Więc możecie zostawić jeszcze lajka, suba i widzimy się w piąteczek albo w poniedziałek, jak zawsze, co tydzień. Narka.